Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. A z tej strony tablet z lat 90., na który czekaliście naprawdę bardzo, bardzo długo. No i dzisiaj w końcu się za niego weźmiemy. Tabletem, który dzisiaj będę omawiał, jest to Fujitsu 325 Point. Jest to w ogóle niesamowicie ciekawy kawałek historii z lat 90. I też, jak zresztą zapytałem Was w ankiecie, wydaje się to być dla Was temat niesamowicie interesujący. I powiem Wam, bardzo słusznie, bo to urządzenie, no ja czegoś takiego po prostu wcześniej nie widziałem. Jak na swój rok, to też ma całkiem niezłą specyfikację. Mamy tutaj procesor 386 i 8 MB RAM-u. Zabawne jest to, że wiele osób młodszych myśli, że tak naprawdę tablety powstały gdzieś w okolicach roku 2008-2009 wraz z premierą iPada. Naprawdę wygląda tak, że właściwie to swoje narodziny tablety miały w takiej, powiedzmy, formie zbliżonej, czyli że były de facto komputerem, na którym można coś zrobić właśnie w latach 90. No, tylko po prostu były dość mało popularne i dość drogie. W sumie dzisiaj też są drogie tablety. Tak więc dzisiaj w pierwszej kolejności opowiemy sobie o tym właśnie urządzeniu, trochę na temat historii, bo udało mi się wygrzebać na jego temat trochę ciekawych informacji ze starych czasopism, no a także omówimy, co tam można na nim zrobić, no i też jak próbowałem go naprawić, bo ten dziadek to naprawdę niezłe ziółko. No i też wydaje mi się, że po tym materiale nie będziecie mieli wątpliwości, dlaczego no, czasami jak dostaję jakiś retro sprzęt, to film na jego temat nie wychodzi za 2 tygodnie, tylko właśnie po paru miesiącach, bo no, są to po prostu stare sprzęty i czasami trzeba nieźle pogłówkować. Generalnie, jeżeli chodzi o porty tego dziadka, to powiem Wam, jest naprawdę całkiem nieźle. Otóż na spodzie mamy złącze do zasilania, złącze klawiatur, a także te takie złote piny, które tutaj mamy za przesuwką, też były do ładowania jakby w stacji dokładnej. Mamy też na dole IRD, czyli podczerwień. Następnie za zaślepką znajdziemy własnościowe złącze do dyskietek, VGA, port LPT i RSA-232. Ciekawie robi się natomiast z prawej strony urządzenia, ponieważ mamy tutaj dwie takie jakby większe zaślepki i są to złącza PCMCIA. Natomiast na froncie tableta znajdziemy oczywiście przycisk Power, dwa guziki do regulowania kontrastu, a także włączanie i wyłączanie podświetlenia. Znajdziemy tutaj także akumulator i przycisk do sprawdzania jego poziomu. Oczywiście no, po tylu latach ten akumulator już jest trochę martwy. Znajdziemy tutaj także małą zaślepkę, w której ukryty jest takie malutkie piórko, którym możemy tutaj sobie właśnie wprowadzać jakieś rzeczy na tego tableta i tak działa po dziś dzień i fajnie się tutaj chowa. I z tymi złączami PCMCIA jest też ciekawa historia, ponieważ ten tablet używa czegoś takiego. Jest to HDD card. Jest to tak jakby taki mini dysk twardy właśnie na złącze PCMCIA. I powiem Wam, jest to rzecz niesamowicie rzadka, bo informacji na temat czegoś takiego w internecie jest tyle, co kot napłakał. I powiem Wam, to też jest poniekąd główne źródło problemów. Ekran ma przekątną około 10 cali i rozdzielczość prawdopodobnie 640x480. Warto też powiedzieć, że dotyk działa jakby tylko i wyłącznie z piórkiem. No i gdy porównamy sobie takiego Fujitsu do współczesnego tableta, ojejku, no to widać czarno na białym, jak daleką drogę przeszliśmy od lat 90. Chciałbym też wrócić do paru artykułów i informacji w internecie, które udało mi się wygrzebać na temat tego urządzenia, a powiem Wam, za wiele ich nie było. Zacznijmy może od starej reklamy, która została umieszczona w magazynie CIO. Możemy tutaj oczywiście poza grafiką wyczytać, że sprzęt oficjalnie obsługiwał aż 3 systemy: Windows for Pen Computing, Pendos oraz system Penpoint. Windows for Pen Computing to bardziej, szczerze mówiąc, zestaw narzędzi do Windowsa 3.1, które ułatwiają korzystanie z systemu za pomocą rysika. Na temat systemu Pendos żadnych informacji nie znalazłem, ale jak mniemam, będzie to coś podobnego. W sensie, że normalny zestaw narzędzi dla DOS-a, które pomagają obsługiwać go rysikiem. Ale Penpoint? Cóż, no szczerze mówiąc, nigdy wcześniej o tym nie słyszałem.
Penpoint OS, jak się okazuje, był systemem produkowanym przez Go Corporation i był to w ogóle jeden z pierwszych systemów operacyjnych dedykowany tak stricte tabletom. Na Wikipedii możemy wyczytać też, że jego obsługa polegała na gestach systemowych, a miał także funkcję rozpoznawania odręcznego pisma. W ogóle tutaj cały czas w tle widzicie na ekranie fragmenty filmu z 91 roku, który pokazuje w ogóle możliwości tego systemu operacyjnego i dla ciekawski podlinkuję wam ten film w opisie, bo powiem wam, że całość warto zobaczyć, jest to naprawdę niesamowita podróż w przeszłość. Kolejny artykuł jest z PC Mag i poza specyfikacją możemy się także dowiedzieć, że recenzenci wskazywali na to, że tablet trzymał około 4 godzin takiego realnego użycia na baterii, a także m.in. recenzenci narzekali na słabą czytelność ekranu czy problemy z działaniem właśnie tego systemu Penpoint OS, który był jeszcze wtedy w becie. Możemy wyczytać także o tym, że tablet obsługuje PC MCIA i JADA? Wydaje mi się, że tak to powinno się wymawiać. Tutaj też musiałem troszeczkę doczytać i okazuje się, że to był taki konkurencyjny standard dla PC MCIA i został później jakby połączony w całość. Okazuje się, że można było kupić na to karty pamięci i na przykład dzisiaj za taką kartę 20 MB zapłacimy jedynie $220. Tanioszka, ale z drugiej strony w ogóle się nie dziwię, że o tym nie słyszałem, skoro są to po prostu takie drogie i rzadkie rzeczy. No i z ostatniego artykułu, czy bardziej wstawki w magazynie InfoWorld, dowiadujemy się, że tablet maksymalnie obsługuje 12 MB RAMu, a także, że istniała HDD card o pojemności 105 MB. A także z tego magazynu jesteśmy w stanie dowiedzieć się o cenie samego urządzenia, jaką zrzuciło sobie za niego Fujitsu. Było to od $1700 do $2300. I uwzględniając tutaj oczywiście inflację na dzień dzisiejszy i przeliczając to wszystko na złotówki z kursem 3,96, wychodzi nam, że był to przedział na dzień dzisiejszy, gdyby zapłacić od 12 300 zł do 16 600 zł, więc no jakoś nie dziwi mnie, że był to sprzęt dość rzadki. A ludzie mówią, że dzisiaj iPady są drogie. Tego tableta w marcu przysłał mi Piotr, za co bardzo dziękuję. I od niego dostałem takie info, że no, gdy bawił się tym tabletem, po prostu prawdopodobnie uszkodził MBR w DOSie, czyli no po prostu system nie chciał wystartować. Gdy to usłyszałem, myślę sobie, spoko, no wystarczy postawić system. Jakby stawiałem DOSa kilkadziesiąt razy i nigdy nie miałem z tym żadnego problemu, więc co to za filozofia? Jakoś sobie poradzę. I powiem wam, dostałem naprawdę solidną lekcję pokory. Bo o ile komputery takie standardowe, 386, nawet 286, no mają jakieś karty rozszerzeń, są to pewne rozwiązania, tak nazwijmy je, standardowe. Zawsze możemy użyć jakiegoś adaptera, kombinować z jakimiś kartami rozszerzeń. Jakby możliwości jest bardzo dużo. Nawet w takich starych laptopach mamy najczęściej standardowe dyski i możemy wymienić albo sam dysk, albo wrzucić sobie jakiś adapter na compact flash czy SD. Jakby możliwości jest bardzo dużo. No a tutaj mamy takiego HDD carda na temat którego informacji praktycznie nie ma. Chciałem podejść do tematu sprytnie, bo myślę sobie tak. Skoro ten tablet używa dysku na PC MCIA, no to... No i właśnie kupię sobie taki adapter PC MCIA do karty Compact Flash, której na przykład używa się w Amidze. Maszyną wirtualną zainstaluję DOSa na karcie, no i wystartuje system na tablecie. Myślę sobie, bułka z masłem. Tyle, że nie. Okazuje się bowiem, że tablet momentalnie się zawiesza, gdy wrzucam mu ten adapter z kartą Compact Flash. Próbowałem też różne karty, które były puste z różnymi rozmiarami. Sprawdzałem 16 MB, 128 MB, no i 1 GB. Nic. I co gorsza, tablet się zawieszał nawet gdy adapter jakby był pusty, bez karty Compact Flash. Sam adapter działa na 100%, bo sprawdzałem go w innym laptopie, no i jakby jest wykrywany OK i tak samo zawartość karty była sczytywana OK. Okazuje się, że prawdopodobnie ten tablet ma 16-bitową szynę PC MCIA, no a ten adapter jest najprawdopodobniej 32-bitowy. No i dlatego się zawiesza w momencie, gdy próbuję go wpiąć. Znaczy, no niby w dokumentacji jest napisane, że
powinno też działać z 16-bitowymi, ale no nie wiem, chyba Chińczycy nakłamali w dokumentacji. Podejście drugie. Myślę sobie, okej, okay, dobra, sprytny pomysł nie wypalił, no ale przecież mamy HDD karda, który jest na PC MCIA, no to wrzucę go do jakiegoś starego laptopa, no i już jakoś wykombinuję, jak wrzucić system, albo po prostu jakiś obraz wrzucę, a może bezpośrednio się uda zainstalować. No i cóż, no, Windows 98 nie ma w ogóle zielonego pojęcia, co to jest. Nawet dysk nie wystartował, nie zaczął się kręcić, no i oczywiście, jak zgadliście, driverów nie ma. Bo po co? Myślę sobie, okej, okay, dobra, trudno. Windows 98 zawiódł. Wziąłem laptopa za 25 zł, tak? Ten, który możecie kojarzyć, jeżeli jesteście starszymi widzami. On też ma złącze PC i MCIA, no i Windowsa XP. No i w momencie, gdy wrzucam taką kartę pod XP-kiem, cóż, no, XP coś wygrywa i nawet pokazuje ścieżkę urządzenia, ale też oczywiście driverów nie ma, a gdy zacząłem szukać tą ścieżką, to Windows XP myśli, że HDD kart to jest modem? Jakby co? Ale myślę sobie tak, okej, jeszcze mamy przecież Linuxa. Linux nigdy mnie nie zawiódł i czasami obsługuje jakieś dziwne urządzenia, o których mało kto słyszał. No i rzeczywiście, no, gdy wrzucam takiego HDD karda pod Linuxem, no to cóż, Linux wykrywa, że rzeczywiście coś jest w slocie, ale on nie ma zielonego pojęcia, co to jest. Nawet nie wyświetla żadnych ID-ków producenta czy coś w ten deseń, więc tak samo, nic nie jestem w stanie tutaj zrobić. Samo złącze PC MCIA w tym laptopie też działa, bo gdy wrzucałem ten adapter Compact Flash, no to jakby działał zarówno pod Linuxem i pod Windowsem. Nawet nie trzeba było żadnych sterowników do niego instalować. I powiem wam, to był w ogóle moment, kiedy ja zacząłem się zastanawiać, czy ten HDD kart przypadkiem nie jest uszkodzony, no ale gdy wrzucam go do tego tableta, no to zaczyna kręcić, jakby wtedy startuje. No i też BIOS go wykrywa i chce z niego normalnie bootować, więc to ewidentnie jest jakiś problem po prostu z driverami. I też w sumie zastanawiam się, czy Fujitsu nie ma tam jakiegoś specjalnego firmware'u, który w ogóle zaczyna kręcić tym dyskiem i go jakby aktywuje. I to był też moment, kiedy zrozumiałem, że okej, bez stacji dyskietek fizycznie podpiętej do tego tableta, no po prostu nic nie zrobię. No i zacząłem szukać, no i tak szukałem i w końcu znalazłem. Mówię, kurde, jest, patrzę, stacja dyskietek pod Fujitsu i to jeszcze na Allegro. Mówię, wypas, nie? Patrzę, tak te złącze, no kurde, no wydaje się podobne, tak jakby to miało być to, no to cały happy. Ale tak patrzę na cenę i takie, 100 zł? Serio? Kurde, no 100 zł za wskrzeszenie mega wyjątkowego sprzętu, no warto, nie? No i czekałem, przyszła, rozpakowałem i tak, jest na własnościowe wejście Fujitsu. Jak widzicie, jest normalnie Fujitsu, jest w ogóle nowa zafoliowana, to jest ostatnia sztuka, jaka była na Allegro. O, panie złoty. Dobra. Okej, jest stacja, jest złącze. Kurde, chyba będzie za słabe to, w sensie za małe chyba. No, niestety nie pasuje. Rzeczywiście złącze jest podobne, ale nie takie. Więc cóż, no było to chyba najlepiej wydane 100 zł w moim życiu, ale może kiedyś będziemy jeszcze wskrzeszali jakiegoś laptopa Fujitsu, więc może się użyje takiej stacji dyskietek. Zobaczymy. Szczerze mówiąc, wtedy trochę mi morale spadły i odpuściłem temat na parę miesięcy. Oczywiście cały czas gdzieś tam starałem się śledzić tego eBaya, no ale no nic się nie pojawiało, no nie ma tego. I tutaj pojawiło się magiczne rozwiązanie numer 4, bo kupiłem nie tak dawno temu Toshiba Libretto, taki mini laptopik. Spokojnie, będzie na jego temat filmik i będziecie na niego czekać mniej niż na tableta, ale nie o tym. Tutaj jest ważne to, że ta Toshiba Libretto miała stację dyskietek na PC MCIA. Wiecie, cały taki podjarany, mówię, kurde, dawać mi tego tableta, nie, wpinam tą stację dyskietek, odpalam tableta i... Zgadliście. Hugokopter. Start the new rescue helicopter. Hey! No nie czyta tego flopa też. Najlepsze jest to, że w ogóle wszedłem do BIOS-u i tak, wybrałem flopa, chociaż nie wiem, czy ta opcja nie odnosi się akurat do tego własnościowego. No i wybrałem też opcję bootowania po flopie. No i flop jest w ogóle jakby inicjowany na początku, w sensie słychać, że tam, wiecie, no coś przeskakuje ten napęd, ale potem jakby no nie umie bootować z tego napędu po PC MCIA. No i koniec końców wróciłem do punktu wyjścia. Nie mam już zielonego pojęcia, co mogę zrobić, żeby na ten
tablet wrzucić system. Oczywiście poza jakimś magicznym cudem trafienie na aukcję z stacją dyskietek, która będzie kompatybilna. Chociaż przyznam wam się szczerze, że mam taką cichą nadzieję, że po tym filmie może ktoś z was się do mnie odezwie na zasadzie, że ej stary, wiesz co, nie ma problemu, bo mam całe pudło takich stacji dyskietek, może chcesz jedną odkupić, to ja wtedy bardzo chętnie, albo może ktoś z was zna gościa, który ma szwagra, który miał coś takiego i chciałby pożyczyć taki napęd, żebym mógł ten system tam wrzucić, to byłbym naprawdę dozgonnie wdzięczny. Ja też nie przepadam za nagrywaniem takich filmów, gdzie coś nie wychodzi, ale biorąc pod uwagę, że po tak długim czasie zainteresowanie tym tabletem nie spadało, no to też czułem się po prostu zobowiązany ze względu na was, czy właśnie na Piotrka, który mi przysłał to urządzenie, żeby coś powiedzieć na jego temat, bo jest to urządzenie ciekawe, jak sami widzieliście po historii. Możliwości pewnie też są niesamowite i ja bardzo bym chciał zobaczyć, jak on działa pod tym DOS-em, pod tym Windowsem 3.1 dla urządzeń dotykowych, czy nawet pod tym Penpointem, jeżeli udałoby się go zdobyć, no ale po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. I to nawet nie jest kwestia pieniędzy, bo po prostu nie da się kupić takich napędów, albo ja po prostu jestem jakiś upośledzony i nie umiem ich szukać. Więc cóż, moi drodzy, no taka to jest historia z tym tabletem z 90-tych lat. Sprzęt mega ciekawy i jest to niesamowicie też dla mnie frustrujące, bo przecież rozwiązanie wydaje się takie banalne na wyciągnięcie ręki. No zainstalować system, co za problem. Jednak się okazuje, że problem i to nie mały. Jak ktoś z was ma jeszcze jakiś twórczy pomysł, to spoko, ewentualnie możecie też podbić mi wątek na Reddicie, w którym opisałem w ogóle ten problem, żeby ktoś podrzucał jakiś pomysł. No, jakby teraz już myślę, że jest to dla was jasne, że czasami jak jakiś film się opóźnia, to nie dlatego, że jakby ja jestem leniwy i mi się nie chce zrobić filmu, na który wy czekacie, no tylko po prostu czasami rzeczy są trudne. I czasami są pewne przeszkody i ja czasami odwlekam niektóre rzeczy, żeby może wpadnę na jakieś magiczne rozwiązanie, albo ktoś mi coś podrzuci, jakiś pomysł, albo mi uda się coś w końcu kupić. No ale jak widzimy na przykładzie tego tableta, no nie jest to prosta sprawa. Trzymajcie kciuki, może mi się uda w końcu kupić kiedyś taką stację dyskietek. Jak tak, to na pewno nagram drugą część. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.